Cześć wszystkim! Znowu Point 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biomomarchia. Dobra, w poprzednim odcinku zwiedziliśmy resztę rdzawego lasu, załatwiliśmy sprawę z ogrami, dogadaliśmy się. Okazuje się, że ogry również się boją baterii Durgana. Uważają, że to co tam się stało powinno zostać zapomniane i zostawione sobie. Ponadto zabiliśmy wilka, który okazał się być druidem. Zamienionym w wilka przez klątwę. Niestety nie udało się nam z nim dogadać, więc musieliśmy go zabić. Oraz spotkaliśmy nową towarzyszkę, Manehę, którą zamieniłem zamiast Zahui, czy Zeua. W każdym razie spojrzałem na nią troszkę, już wyposażyłem. Generalnie ma bardzo dużo mocy, chociaż teraz założyłem jej rękawice, więc bez rękawic no w sumie tyle samo co Zahua. Troszkę mniej ma kondycji i troszkę mniej zręczności, ale za to ma dodatkową percepcję, czyli lepsze przerwania i celność oraz obszar działania z inteligencji. Ponieważ okazuje się, że barbarzyńca bazuje generalnie na zdolnościach obszarowych. Ma kilka pasywów, które powodują na przykład masakra, że przy każdym ataku atakuje również wrogów dookoła. Ma również coś takiego jak barbarzyński odwet, że za każdym razem jak zostaje trafiona, to ona oddaje. I ponadto ma jeszcze parę... Większość jej zdolności jest używana raz na potyczkę, więc będzie można często... Znaczy na potyczkę można używać, więc można spamować jej. Ma coś takiego jak barbarzyński cios, który jest zwykłym atakiem ze zwiększoną szansą trafienia krytycznego. Ma barbarzyński ryk, który wywołuje przerażenie przeciwników. Ma dziki opór, który regeneruje jej wytrzymałość i daje jej bonusy obrony. Oraz ma serce furii, czyli to taki atak dookoła jej. I ma jeszcze dwa razy na odpoczynek może użyć barbarzyńskiego wrzasku, który jest troszkę lepszym po prostu okrzykiem. Ten trwa 13 sekund, ten trwa 23 sekundy i ma większy obszar działania. Więc okej. Zobaczymy, jak się będzie działać. Zajdźmy do kapłanów Ondry. Ona coś ma wspólnego z Ondrą, więc może również będzie chciała się wypowiedzieć. A właśnie, jej wyposażenie. Ona zaczęła tylko z pancerzem Manehy, który jest dosyć słaby, ma tylko solidną jakość, więc to jej teraz wymienię. Prawda, ma otrzymywane leczenie plus 25%, co może się jej przydać, ale mech. Lepiej wolę wziąć ten pancerz, który mam od... który nosiła Agili, ona ma mistrzowską jakość. Wiecie co, porównajmy w sumie. To jest odzyskiwanie gotowości, jeszcze lepsze. I redukcja obrażeń, lepsze. Tak, ten jest troszkę cięższy. Więc mógłbym ten ulepszyć trochę, ale nie. Ten jest już wystarczająco dobry. Dobra. Trochę może nie pasuje ten pancerz dla barbarzyńki, ale cóż, dobra. Co do broni, zaczęła ona z solidnym mieczem i solidnym toporem, więc to jej wymieniłem na ostrze rozsądku. Taki mistrzowski topór, który gdzieś mi siedział. Mam generalnie mnożnik trafienia krytycznego oraz otrzymywanie oraz lifesteal. Oraz ten miecz, którym kiedyś się posługiwał paladyn, który jest znakomitej jakości oraz ma obrażenia od zimna. Więc na razie to powinno starczyć. Dobra, wchodzimy do Ondry i pytamy się, co tu się dzieje. Okej, nie widać jeszcze tego gościa, który tam poszedł. O, jest. Kekselt. Jego kuma takie podkreślenie. Dobra. Zagadajmy z nimi. Znalazłem wasze skrzynie wypełnione jedynie kamieniami. Rozumiem. Dalsze udawanie nie ma chyba sensu, prawda? I grupka rusza naprzód, a pomieszczenie rozprzyjmiła szczękiem wydobywanego ręża. Ale nie działamy pochopnie. Nie działajmy pochopnie, nosi dłoń złodzieje. Nadal trzymają broń wymierzoną w ciebie. Owszem, udawaliśmy. Ale czym się różnimy od prawdziwych kapłanów Ondry? Wyśniacy i podróżni oddają nam rzeczy, o których chcą zapomnieć, a my sprawiamy, że znikają.
Czy nie wychodzi na to samo? Nie jesteśmy mordercami, wolelibyśmy znaleźć się tak daleko od tej przeklętej dziury, jak tylko się da. Lewda wskazuje gestem swoich kompanów. Po co robić z tego krwawą łaźnią? Jestem skłonna pomóc ci przymknąć na to oczy. Co proponujesz? Prosty układ. Zachowasz naszą tajemnicę dla siebie, a my podzielimy się z tobą naszymi darami, zanim stąd znikniemy. Kekstel przyniósł z powrotem pamiątki krasnoluda. Możesz je sobie wziąć. W sumie niczego od nich nie chcę. Gdyby się dało, to bym ich nie mordował. A więc użyłbym opcji 3, nie ma mowy. Niech mieszkańcy krzepy zdecydują, co z wami zrobić. Ale znając życie, jak to powiem, to nas zaatakują, więc... Tak w sumie czy komu szkodzą? Nie wiem, zaszkodzili temu krasnoludowi, który chciał coś od nich odzyskać, oni nie chcieli mu dać. A zresztą... Nie są prawdziwymi kapłanami, oszukują ludzi i kradną. Niech mieszkańcy krzepy zdecydują, co z wami zrobić. Lawda sztywnie jej oblicze tężnieje. Unosi rękę, odsuwając ręka w szaty, spod którego wyziera odbezpieczony pistolet, wymierzony prosto w ciebie. Tak. Dobra. To jest czarownik, więc będziemy chcieli się nim zaraz szybko zająć. Ty się zajmij Lawdą. Ty strzel do tego. To jest jeszcze jakiś miecznik. Tu jest tarczownik jeszcze. Okej, dobra. Musimy coś zablokować. Więc może użyjmy skarabeusza tutaj. Może zgarnie skarabeusz tego gościa. Ty strzel do niego. Zaraz się na ciebie rzuci. Ty może rzuć. Rzuć błogosławieństwo. Dobra. Okej. Powal tego gościa. Ty zajmij się może ich czarownikiem. Okej. Ty zgarnij tego gościa. Ty zajmij się tym miecznikiem. W sumie możesz jeszcze ich ryknąć na nich. Okej, ten tarczownik rzucił się na... Aloca, niedobrze. Spróbujmy przewrócić tego gościa. Dobra, Lawda leży. Tak, ten czarownik rzuca jakieś brzydkie rzeczy. Musimy mu w tym przerwać. To może... stare, dobre zamieszanie. Powinno zadziałać. Okej. Ty wypaliłaś do niego. Dobra. Użyjmy tego... Nie to. Tak, uda nam się, powinno udać nam się ich wszystkich powalić. Okej. Dobra. Niezłomny zajmie się tym miecznikiem. To może... a może ty choć mu pomóż. Użyj tego swojego barbarzyńskiego ciosu. Okej, świetnie, udało nam się wszystkich powalić. Ten gość nawet zginął na miejscu. Lawda zginęła na miejscu, fajnie. Dobra, to ty zajmij się tym kekstelem. Dobra, to może nie rzucę już tego, tylko po prostu zajmij się tym gościem. Okej, fajnie, czarownik zginął. Miecznik zaraz ginie. Już tylko ten keksetel został. Okej, świetnie. Dobra, zobaczmy, co mieli. Grimoire jakiś. Żelazny klucz. Znakomity pistolet. Garłacz. Mech. Zobaczmy, co tutaj mieli. Trochę solidnego sprzętu. Ale poza tym krab. Dobra.
Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Urna, kradzież. W sumie jak nikt nie widzi, to chyba nie jest ważne, że kradniemy. Więc pozabierajmy te rzeczy. Okej. Mamy białą zbroję. Bardzo ciekawa. Ciężki pancerz. Znakomita jakość. Druzgocąca fala raz przed odpoczynkiem. Okej. Przyznaje tańczące pioruny raz przed odpoczynkiem. Obrażenia elektryczności. Szybkość ruchu minus 1. Okej, dobra. Więc generalnie całkiem fajna, znakomita zbroja. Płytowa z... Tak, do zadawania dobrych obrażeń. Okej, ale będziemy musieli ją oddać, więc nie ma znaczenia. Dobra. Wychodzimy stąd. Dobra, i Okrun. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Wiem, gdzie darczyńca wyrzucił twoje pamiątki. Znalazł się, a co z medalionem? Mam twój medalion. Ja, zobaczmy, krasnolud uśmiecha się szeroko pod potarganą brodą. Proszę. Okrun ostrożnie chwyta medalion, uważając, by nie pobrudzić go umocnionymi koniuszkami palców. Tak. To jej medalion. Uśmiecha się po chwili, ponownie skupia się na tobie uwagę. Zrobiłeś dzisiaj naprawdę dobry uczynek. Gdybym tak miał królewski skarb, żeby ci go... żeby ci się odwdzięczyć. Znalazłem też twój pancerz. Nie potrzebuję go. Nie wiem, co miałbym z nim zrobić. Zatrzymaj go, może przyniesie ci szczęście. Odwraca się i odchodzi, nie patrząc pod nogi, tylko na trzymaną w ręku cenną pamiątkę rodzinną. Bije się z niego Bije z niego pewność siebie. Okej. Dziwnie chodzi tak trochę. Okej, czyli jednak, że użyć tego pancerza. Mamy zwykłą, znakomitą zbroję płytową u Edera, więc możemy po prostu wziąć tą. Co prawda straci trochę szybkość poruszania się. Szybkość ruchu minus 1. Ale... te tańczące pioruny brzmią całkiem spoko. I druzgocąca fala. Może nawet kiedyś tego użyję, jak nie zapomnę. A zatem wygląda całkiem spoko. W sumie model ma taki sam. Ale po prostu ma ładniejsze tekstury. Okej, dobra. No to... A jeszcze mamy udać się do spoczynku Grefa, ponieważ zabiliśmy tych najemników, którzy czyhali na życie tego Orlanina. To może poinformujmy go o tym. A przy okazji może popytamy się też ludzi o część tego hełmu. Może będą coś wiedzieli. Cokolwiek. Okej, okay. Ailef? Powiedziała, że dobrowolnie oddałeś się w niewolę i że zabiłeś dziecko podczas ucieczki. What she said is true. I had a gambling problem when I was younger. I've paid 7 years of my life for it. I won't pay any more. As for the boy, I didn't want to hurt him. But he saw me as I was sneaking out of the stockade. Mm-hmm. I wish it had gone differently. But I'd do it again. Anything to keep from getting sent back to that place. Twoja zbrodnia nie może ujść płazem. Odpokutujesz w lochach Kednua. Ailef kuli się jak osaczone zwierzę i obnaża zęby w grymasie. Rozglądasz się po pomieszczeniu, a potem zwraca wzrok na ciebie. W końcu prostuje się i wzdycha. And
dying in this frozen crater of a town. Okej. Sili się na resztkę godności, przygotowuje do długiej podróży do Kedua. Tak, w sumie powinniśmy go odprowadzić. Ale cóż. Dobra, pogadajmy z ludźmi. Może ktoś będzie wiedział coś o tym hełmie. Hefrik? Okej. Co dostałem? Opal. Okej, spoko. Nie miałem nic do powiedzenia na temat hełmu. Może wy będziecie mieli coś do powiedzenia? God bless you, sir. I owe you my life. I know it was foolish of me to run in there, but this ring is all that I have of my family. Jak się trzymasz? Oh, I'm managing. Fenway's letting me stay with her until I'm back on my feet. Everyone's been lovely, really. It was hard seeing what's left of the house, but Raybald says he's going to see a hut raised for me as soon as they get the logs. Może to właśnie musi mi pomóc. Szukam fenlańskiego wina. Okej, możemy ją przekonać jakoś. Nie żartuj, przecież nawet nie zauważy. Ocaliłem ci życie, jesteś mi winna przysługę. No ale to nie wygląda zbyt praworządnie. Jeżeli będę chciał zdobyć tą butelkę, to sam po prostu pójdę ją ukradnę. Okej, rozumiem. Okej. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie. Okej, co wy macie do powiedzenia? Nie, nie chcę dalej z nimi grać. Fara? Jeszcze nie. Jeszcze tam nie byliśmy. Okej, nikt więcej nie ma nam nic do powiedzenia. Więc wyjdźmy. Okej, może ten Reinfeld. Co on miał nam dać w zamian za tą jedna z części hełmu? Nie. Śniące zabił Mara i przyniesie jego głowę. Okej, jeszcze tego nie oddałem. Okej, spoko. Nie udzielam podal baterii Durgana. Perła, cenne przyrządy. Nie. Szukaj piwnicę. Zaoferował mi nagrodę w zamian za znalezienie mojej... Okej, nie powiedział nic, co? Okej, pogadajmy może jeszcze z ludźmi. Tak, to był ten gość od Perły. Okej, pochodzimy jeszcze może troszkę po wiosce, może coś jeszcze odezwie z tym hełmem. Okej, ty masz coś do powiedzenia? Nie. Okej. Możemy wejść do rybaczówki? Możemy. To może tam wejdźmy. Nie wiem, czy jeszcze tam wchodziłem. Me and Sledge are thinking about heading down, joining a caravan over to Donning. Donning?
What for? You like your ogres bigger? We'd have work at least. And I'm damn sick of fish. Tam. Dobra, to wejdźmy do rybaczówki, nie wiem czy tam wchodziłem. Co my tu mamy? Dobry. Dobry dawci peder, dobra. No na to, że tu nic nie ma. Na pewno nie ma żadnej części hełmu. Ty coś masz do powiedzenia? Nie. Rybaczówka jest zamknięta na noc. Okej. Udajmy się może w międzyczasie do naszej twierdzy. Mamy dwóch petentów oczekujących. Okej, dobra, to jest ta misja z Sagani. Staliśmy jakieś buty. Raz przed odpoczynkiem... Obrona, osłabienie. Takie sobie. Tak, mamy dwóch petentów. Jeden wyjedzie za dwa dni. Zobaczymy, czy... uda nam się go jeszcze złapać. Mamy drugiego, który wyjedzie za 7 dni. Okej, ile nam zajmie podróż do Kednua? 24 godziny. Okej, czyli obu jeszcze znajdziemy. Okej, wygląda na to, że w tym save'ie jakoś zapomniałem oddać tego zadania. Zlecenie. A nie, to jest już Białej Marchii. Żeleśne Stowarzyszenie Stroniło się Białej Marchii. Okej, dobra. Myślałem, że to jedno z tych zadań, którego zapomniałem oddawać przez dłuższy czas, że go nie oddałem w końcu. Ale dobra. Wszystko jest okej. Wchodzimy do warowni i przyjmiemy tych petentów. Okej. Jest Bertolt, jest Lord. Może zagadajmy do Lorda najpierw. Ach, dobrze, że tu jesteś. Muszę z tobą pomówić, panie. Dobrze, posłuchajmy. Wzywasz swoich sprzymierzeńców i idziesz w stronę tronu. Zapewne dobrze wiesz, bogactwo przynosi wielu wrogów. Moją fortecę oblegają złodzieje. Zapewne jeden z pomniejszych rodów szlacheckich pragnie mojego skarbca. Na milę zalatują to zawiścią. Zgromadzenie sił zajmie kilka tygodni, a wówczas będzie za późno. A nie mam kontaktów, bo dręki opłacić najemników. Zwracam się do ciebie, mój panie. Czy możesz mi jakoś pomóc? Dopilnuję, by zajęto się twoimi zawistnymi rywalami. Wspaniale, czy mogę spytać o twoje zamiary? Okej, możemy wysłać listy, możemy wysłać Alota. Może wyślijmy listy, nie chcemy tracić Alota z drużyny. Wyślę listy do całej szlachty na moich włościach. Listy, panie? Czy to aby wystarczy? Okej. Nie stać nas na narzucenie się sobie do gardeł. Nie wątpię, że ci arystokraci pójdą Borosum do głowy. Nie stać nas na rzucanie się sobie do gardła. Nie wątpię, że ci arystokraci pójdą po raz do głowy. Oczywiście, wybacz, że ośmieliłem się wątpić. Tak rozważny włodarz w Kednu, a to prawdziwe błogosławieństwo.
Okej, i to wszystko? O, chyba wszystko. Z nim. Dobra. To zajmijmy się jeszcze tym Bertoldem. Witaj panie, nazywam się Bertold. Nie, Berold. Jeśli masz chwilkę, chciałem omówić pilną sprawę. Dobra, posłuchajmy. Polecono mi spotkać się z przedstawicielami plemienia żurawia niedaleko Mokradeł Tain. Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie. Niestety nie znam języka glenfantańskiego, a żurawie są z natury odludkami. Obawiam się, że w takich okolicznościach bardzo łatwo nieporozumienie. Powiadają, że miałeś do czynienia z glenfantanami. Będę szczerze wdzięczny za wszelką pomoc lub poradę, jaką możesz mi posłużyć. Okej. Przydzielę ci kogoś do eskorty. Okej, możemy mu przydzielić Sagani albo Hiravisa. Okej, może przydzielimy mu Sagani. Dziękuję panie, natychmiast wyruszamy. Okej, czy on daje mi również jakieś bonusy? Nie, bo obecność Lorda Sidorota daje plus 3 do prestiżu z jakiegoś powodu. Okej. I mamy trzech więźniów. Ailef, Kestorik, zwiadowcy grupy wiatraków. Okej. Czy może sprzedamy któregoś z nich, kiedy przyjdzie jakiś kupiec. Okej, jak tam zbudowa... Okej, budowa się już ukończyła jakiś czas temu najwidoczniej. No to zbudujmy może fontannę. Okej. Coś jeszcze się dzieje w twierdzy? Chyba nie. Czekajcie, gdzie tu jest zapisek z twierdzy? Tutaj. Bandyci zrabowani. Zobacz raport. No, dawno temu musiało się już skończyć budowla. Nic nie zauważyłem. Okej, dobra. No to tyle. Odpocznijmy jeszcze. Powiedzmy, no nie wiem, do baszty, jak zwykle. Percepcja każdemu zawsze się przydaje. Budzisz się i słyszysz, jak ktoś przerywa cię, przewraca się z boku na bok warcząc. Oglądasz się i widzisz, jak manecha rzuca się i mamrocze przez sen. Nie rozumiesz, co mu wiele obnażone zęby i spocone czoło sugerują, że to bardzo nieprzyjemny sen. Potrząśnij ją. Ryczy i sięga po broń. Spokój się, jesteś bezpieczna. Rozgląda się niewinnie, ostatecznie skupiając wzrok na tobie. Krzywi się, odwraca wzrok, odcierając twarz. Kładzie się z powrotem i odwraca się do ciebie plecami. Trudno nie zauważyć, że starannie unika twojego wzroku. O co chodzi? Nie martw się, ale widzę, że coś cię gryzie. Chcę ci pomóc. Przez długą chwilę milczy. Zdaje się, że już znów zasnęła, ale w końcu wzdycha. Okej. Chyba nie, ale tak. Było coś takiego. Eder kręci się przez sen. Manecha w milczeniu czeka, aż przewróci się na drugi bok i zacznie znowu ramiernie głęboko oddychać. Okej. Jak to się stało? Happened while I was fighting in Old Balia 20 years ago. My unit was camped out in the palace we'd just taken. The others were roasting the last of the Marchesos pigs in the feast hall. So I went to the wine cellars to fetch a few bottles. I don't know how long she'd been hiding there, but there was this old woman. Must have been one of the servants. She had this wild look in her eyes. I approached her and tried to tell her not to be afraid, that she was safe. She screamed and grabbed my arm. It felt like someone had hit me in the back of my head.
I blacked out for a few minutes. And when I came to, she was gone. Mów dalej. I took a few bottles up with me. Feasted with the rest of the troops. But when I went to bunk, I had a dream. Only it was more vivid than any dream I've ever had. I tasted the sweat on my lips. Felt the jungle air on my skin. Heard the cries. A co ze staruszką? I asked the other troops. None of them had seen her. No to problem. Anyway, I laid off the drink for several days, but I kept having the dream. After a few weeks, I thought a change of scenery might do me good. Since then, I've been a pirate in the Deadfire, a pilgrim in the White That Wends, an adventurer in the Living Lands, and a gift bearer in Ashamara. To dlatego udajesz się do Państwa Upadłego Księżyca, żeby o tym zapomnieć. Sagani potakuje. There's a pool there, the salt well. Sagani? It's where gift bearers leave the heaviest burdens. Dlaczego Sagani? Chyba to jest mały błąd. Sagani nawet tutaj nie ma. Znajduje się tam zbiornik wolny. Aha. It's said that a person can enter it and leave their own memories behind. Chcesz zostawić nękające cię wspomnienie słonej studni? A jeśli tracisz więcej niż byś chciała? At this point I'd gladly give up all my memories if that's what it takes for peace in this life and the next. Chcę cię o coś zapytać. Albo nie, odpocznijmy lepiej, czeka nas sporo pracy. Okej. Więc dostaliśmy sidequesta z nią. Więc... będziemy się tym zajmować. Ale w następnym odcinku wrócimy również do krzepy. Czekajcie chwilę, sprawdzam jak bardzo zbroja spowalnia Edera. No nie widzę, żeby go spowalniała. Okej. Możemy skądś inąd jakiś bonus do prędkości poruszania się. Dobra, wrócimy do krzepy. Udamy się w kierunku baterii Durgana. Przez długie wodospady tam również mamy parę zadań. No i zobaczymy, co będzie się dalej działo w Białej Marchii. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!